ona jest być tutaj w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei, a razem ze mną jest mecenas Piotr Grabowski z kancelarii GW Law, który był, mogę powiedzieć, swego rodzaju animatorem spotkania z firmami rodzinnymi, które odbyło się dzisiejszego poranka. Panie mecenasie, jaka jest kondycja firm rodzinnych u progu, czy już po wejściu może w kryzys, wielowątkowy, wielopłaszczyznowy kryzys, którego też w przyszłości nie jesteśmy w stanie przewidzieć? Panie redaktorze, no firmy rodzinne mają to do siebie, że raz, że przewidują, dwa, mają zapasy gotówki. Także pewnie dopóki te zapasy gotówki w wyniku tego kryzysu się nie skończą, to ta kondycja jest i będzie dobra. Natomiast no, niepewność nie jest nigdy dobrym elementem prowadzenia biznesu, no bo te horyzonty, że tak powiem, są, ograniczają jakby możliwości, takie perspektywiczne przewidywanie i budowanie biznesu. Zapasy gotówki, które no, ironicznie nieco powiem się, mają coraz mniejszą wartość, biorąc pod uwagę inflację niestety. Ale przechodząc do firm rodzinnych, ich kondycji i przyszłości, od dawna mówi się o ustawie o firmach, o fundacji rodzinnej. Czy to jest dobry pomysł, stworzenie takiej ustawy i na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o jej powstawanie? Panie redaktorze, no zdecydowanie tak. No, Malta, Liechtenstein, Austria, Holandia posiadają tego typu ustawy od wielu, wielu, wielu lat. Właściwie kilka zmian pokoleniowych dokonało się przy wykorzystaniu między innymi właśnie fundacji rodzinnej tamtejszej. Myślę, że w Polsce też doczekamy tego czasu, kiedy ta ustawa się pojawi. Ja bardzo liczę na to, że to będzie przyszły rok, pierwszy kwartał przyszłego roku, jeszcze przed wyborami, że doświadczymy również tego w naszym ustawodawstwie. Na lotnisku w Wiedniu taki baner może wita podróżnych z wizerunkiem książąt Liechtensteinu z informacją: dbamy o rodzinny majątek od 800 lat. I w ten sposób reklamują również firmę inwestycyjną, która do nich należy. Przechodząc jednak do samej ustawy, co ona powinna zawierać pana zdaniem, aby dobrze spełniała swoją rolę, aby była też konkurencyjna w stosunku do tego rodzaju rozwiązań, które są w innych krajach, do których często, przypomnijmy, majątki rodziny są przenoszone? Znaczy, panie redaktorze, merytorycznie nasza ustawa właściwie nie odbiega od tego, co jest w innych ustawodawstwach. To jest dosyć elastyczny instrument, który pozwala elastycznie kształtować porządek biznesu rodzinnego w ramach jakby kolejnych zmian pokoleniowych, dawać możliwość tak naprawdę zarządzania tym majątkiem rodzinnym. Natomiast no, tą wątpliwość, którą pewnie mamy i to też jest powód, dla którego jeszcze nam się nie objawiła kolejna odsłona ustawy o fundacjach rodzinnych, jest pewnie kwestia podatkowa. No i to mnie najbardziej frapuje, czy rzeczywiście te rozwiązania, które były zaprezentowane w poprzednim projekcie ustawy o fundacjach rodzinnych ostaną się i czy w takim kształcie, jak to było prezentowane, ta ustawa wejdzie. No i z perspektywy oczywiście firm rodzinnych, no to może być albo doskonałe narzędzie, albo te rozwiązania podatkowe mogą być deal breakerem, jeśli chodzi o możliwość zawiązania tego typu organizacji na potrzeby sukcesji, na potrzeby firmy rodzinnej. Bo przypomnijmy, głównym celem takiej fundacji rodzinnej ma być co? Ma być przeprowadzenie dziedziczenia w rodzinie, ma być utrzymanie kolejnych pokoleń rodziny z majątku wypracowanego przez pierwszą, a potem kolejne generacje? Ma być przede wszystkim zabezpieczenie wyjścia udziału kapitałowego poza rodzinę. Struktura fundacji opiera się o fundatora, który wnosi aktywa do fundacji i jej beneficjentów. Fundacja daje możliwość ukształtowania kręgu beneficjentów w sposób jakby może nie anonimowy, ale czysto hipotetyczny. Czyli taki, gdzie wskazujemy, że każde kolejne osoby pochodzące z danej rodziny, powiązane linią krwi z tą rodziną, są jej beneficjentami. No to trochę inaczej niż w prawie cywilnym, jeśli chodzi o spadkobranie, no bo tylko osoba narodzona na nasciturus jest w stanie jakby dziedziczyć. Fundacja daje właśnie taką możliwość hipotetycznego zdefiniowania przyszłych beneficjentów fundacji. Bardzo dziękuję panie mecenasie. Piotr Grabowski z kancelarii Grabowski i wspólnicy GW Law był gościem przed kamerą Biznes24 na FNI 2022.